Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, sezon lotowy 2019. Rozpoczynamy u kolegi Maćka Wudzika w Kosakowie. Mamy tutaj gołębie, właśnie w tych gołębnikach, które tutaj obserwowaliśmy, jak powstawały. Tak, ale lecimy teraz dzisiaj z tego gołębnika po prawej stronie, gdzie jest tak troszeczkę, może nie wiem, gdzie indziej w oddziałach jak jest, ale u nas mamy tak nietypowo, bo mamy w sobotę lot, wczoraj było koszowanie. Ten gołębnik przygotowaliśmy, już tutaj wszystko mamy, mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj dobrze działało, będzie sprawne. Mamy też tutaj młode gołębie, już część gołębi, między innymi są te gołębie kolegi Krystiana Kalera, też chyba jeden od nas, tak? Bo myśleliśmy, że część gołębi, które wystawiliśmy na sprzedaż, jeżeli coś zostanie, nie zostało, to nie wstawialiśmy żadnych, ale to jest tylko kwestia czasu, że w ciągu najbliższych kilku tygodni na pewno go zasiedlimy. Ale mamy tutaj też już gołębie zasiedlone, jak już jesteśmy. Nie, tu są akurat jeszcze te stare, które zostały, tam jest. Aha, ze wspólnego gołębnika. 200 sztuk. Zaczynasz oczywiście od tamtej strony. Tak. Przyjmować. Teraz idziesz je karmić, tak? Teraz idę, te już są nakarmione, teraz karmimy tą całą resztę. Tamte już są dawno nakarmione. Te to są, przypomnij mi, co są za gołębie? No to są te, które jeszcze zostały albo podochodziły z innych lat. Aha. Gołębie, bo to są dwuletnie, trzyletnie. Tam to są doszły, chyba część naszych, które mamy na sprzedaż. Tak, tam też doszły jednego dnia dwie samiczki, jedna jeszcze z obrączką elektroniczną. Trzyletnia samica i jedna dwuletnia doszły w tygodniu. A tutaj mówię, lecimy dzisiaj to bobolice. Pokażemy, może zobaczmy, bo mamy lot właśnie bobolice, to jest 100. 100, tam 50 ileś kilometrów. Ja może tak przejdę, mieliśmy, żeby pod słońce nie być. Bo no, pogoda jest, widać jaka jest. Tutaj ten jest bardzo parno, ładna. Ale parno, bezwiecznie, o 9 mają gorzej, że są jeszcze nie wypuszczone. No, o 9 mieli puścić, no pogoda się nie zmieniła od 6.30 była najładniejsza pogoda, później troszeczkę gorzej cały czas. No taka decyzja. Ja się starałem właśnie szybko przyjechać. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No to jest jednak 100 tam parę kilometrów, to nie jest żaden tysiąc, no muszę sobie dać radę. Poszły wszystkie nasze gołębie, które wszystkie troszeczkę zostały, tam pardon, jeden został. Z jajka, 81, samiczka. 89 to jest samiczka od Adama Piwowarczyka. Adasia, tak. I drugi został od Darka Koniecznego, 33,79, ale on się będzie latał. Właśnie chciałem powiedzieć, ma skrzydełko uszkodzone, no. Ale na razie tam siedzą te dwa gołębie. No i parę gołębi musieliśmy niestety puścić. Bez tipesów. Bez tipesów się coś tam z tipesami. Okazało się, że po prostu 6 sztuk czy 7 tipesów nie działało. Mogliśmy tutaj przyporządkować, natomiast na matce wskazały kod błędu. Będą, faktycznie, że to były trochę starsze, to mogły coś leciały błąd od następnego lotu typowo. No musimy wtedy. A teraz lecą za darmo. Za darmo. Szkoda, bo to dwie super samice. No, no ale no tak wyszło. Tu będziemy je obserwować. Przejdziemy może do gołębnika, bo jeszcze pokażemy, bo mamy tam. Bo ostatnio, kiedy mieliśmy gołębie właśnie na sprzedaż, to mieliśmy gołąbki, pokazywaliśmy, jak one tutaj wpływy, a teraz praktycznie wszystkie, no to nie ma żadnej, tutaj już chyba żadnego młodego z tych starych. Nie, z tamte były wszystkie już rozesłane są u klientów, natomiast tutaj tu mamy jeszcze samiczkę, tu mamy samiczkę z tego młodego, z tego 240 od mula, bardzo dobry tam rodowód jest. A matką jest tego gołębia 268, to jest Kostosz Żółkiewicz spółka. Jest jeden taki młody. O. One były wtedy za malutkie, żebyśmy im mogli zdjęcie tak zrobić. Jest jeden taki młody. Jeden? Drugi jest z tego gniazda, tu po prostu podłożony. Podłożony. O. Ta para miała puste jajka, tak? Zbite, aha. O, i tu jest drugi. Mamy takie dwa gołębie malutkie i tak, jeszcze są. Później mamy dwa gołębie z pięknej pary, to są Zbyszko Oleksiaka gołębie. Tutaj to jest 18559 samiec i 524 samiczka. I je też wystawimy. No. I drugi. My za chwilę zrobimy zdjęcia, też wystawimy je. Też takie z ręki zrobimy. A nie będziemy się wykonać. O. I drugi, bo to nie ma co, młode, tak, co zrobić. Takich. I tu mamy jeszcze troszeczkę i tam mniejsze. Są takie dwa. I to jest z pary. To jest para. Zemliński, Krzysztof i Oleksiak. I Oleksiak, nie? I to jest bardzo zacięta samica Zbycha Oleksiaka, tu ręki nie idzie włożyć i tu wyszedł młody Szali będzie. Szali, dobrze. I drugi jest, one są malutkie, ale jak ktoś będzie chciał, to sobie jeszcze może spokojnie wprowadzić, że będzie drugi nimi ten, ja nie wiem, czy ja je teraz nie przyniosę gdzieś tam do rozpłodu, bo teraz te będą inaczej karmione. Czyli chciałbym, żeby one się troszeczkę inaczej wychowały. Ale zobaczmy, mamy też jajka cały czas, tak? Są jajka, ale to mówię, no z tych jajek nie wiadomo, czy już coś będzie. I tam, aha, to jest ten właśnie, to jest ten, co został. To jest ten co ma uszkodzony. To jest ta, która zniosła akurat wczoraj jajko.
szkoda ją by opuszczać, a to jest samiczka, o, tak jak mówiłem, 053, tak. Oddział 81-89 Adama Piwowarczyka. No, my będziemy tutaj czekać na przylot tych naszych gołębi. Tutaj zobaczmy, to jeszcze musimy te gołębie też jeszcze im zdjęcia zrobić i będziemy wystawiać. Natomiast dzisiaj koncentrujemy się na locie, czekamy tutaj. Także będzie to można wszystko sobie tutaj później zobaczyć. O, i czekamy. O 9 mają być wypuszczone. No, czyli już poszły. Już poszły. A mają 100, bo bylice to jest 100 ile? 150. 150, czyli około, no, powiedzmy te 2 godziny. No, coś koło tego. Szkoda, bo ja tu rano specjalnie przyjechałem, myślałem, że będą wcześniej wypuszczone. Nie, no mówię, no, te pierwsze loty tak się tak zdarzają, że takie pogody są. No u nas już było, o 6 było 17 stopni u nas. No. Tam było o 6 9 stopni. Aha. O 7 było 11 stopni, ale ta pogoda była cały czas taka, każdy miał nadzieję, że ona się troszeczkę wyklaruje. Po prostu się nie wyklarowała i tak puścili o 9. Tutaj nawet według prognozy na trasie powinny być deszcze, ale myślę, że tego nie będzie. Nie ma, bo przecież jechaliście, no właśnie, ja też i... Nie było, prognoza pokazywała, że miało być. Prognozy pokazują, że są deszcze, się jedzie, nie ma deszczy. Dlatego to trzeba patrzeć zawsze na radarach, na tych, które są, a nie na tych telefonach, czy tych takich, które są wstawiane, powiedzmy, z automatu, że taka ma być pogoda. O. Na radar, że się fajnie dobrze patrzy. Popatrzmy, my tu mamy piękne, dokładnie, bezchmurne niebo praktycznie. No i będziemy czekać na przylot gołębi. No, bez dali. No i widzimy. My tutaj oczekujemy na gołębie, ale w międzyczasie kolega Marian wieczorem przyjechał i przywiózł tam tutaj gołębie, które na wspólny gołębnik oddaje. Tak, ile Marian ty gołębi masz? W sumie 6 by. 6, teraz 2 takie szale widzę przywiozłeś. 2. 2? Wyglądają tak w miarę, Maciek? Odkarmione dobrze? Bo Marian widać, że dobrze zje to. Ciekawe, czy gołębiom tak daje też. Najpierw gołębia, później ja. No to widać. No to dużo, to widać, że zamożny, widać. Ładne gołębie. Ładne, szali, takie też ciekawa barwa. Z jakich to jest gołębi? Jakie to są? Od wieczorków. Od wieczorków, ale nie, deklak. Ty pamiętasz. Deklak, Jansen, Prangie, to są krzyżówki. Takie krzyżówki. Po prostu, no. Oczywiście rodowody Marian dostarczy. No, znaczy, ojciec jest typowo deklak, nie? Mhm. Po deklaka. Z tym, że my staramy się zmienić ten takie murzyńskie zwyczaje, jak to mówię, że tam historia, wszystko jest tak zwane opowiadane rodowody. Ja wierzę, że Marian jeszcze dostarczy te rodowody napisane. Rodowody mamy, już zaraz przyniosę. No to właśnie o to chodzi. No. Już w samochodzie. No to zaraz je zobaczymy, ale w międzyczasie my tu czekamy, zobaczmy na przylot gołębi. Mamy godzinę 10:20 już, tak? No, zaraz będzie. 17, a jest drobna. Czyli godziny lecą. Modyfikacja, bo my mówiliśmy, że one będą wypuszczone. 9:20 były puszczone. Tak, a... Bardzo ładne odejście. Gołębie na filmie też lecą. Będzie widać to. Tam macie nagrały, znaczy, nagrali. Tak, jest bardzo ładne odejście. Gołębie praktycznie odeszły bez kółka. Zobaczymy, co po trasie. No jest parno. 140 km. Tutaj Marian, wy parę, no. nie macie gdzie lotu? My dzisiaj mamy ładowanie, jutro lot. Jutro lot. Przypomnijmy, kolega Marian lata w oddziale 072 Rumia. Hodowców tam ilu wam jest teraz w tym sezonie? No trochę się ubyło, ale jest. No, jest nie, no nie jest tam. A co, odeszli, zdradzili do innego działu, poszli, czy co? Po prostu się wykruszyli. Wykruszyli, tak. Wykruszyli. No dobrze, ale to miejmy nadzieję, że. Ale oddział istnieje, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i jest ponad 2000 gołębi. A właśnie, bo ja się nie zapytałem, ile my tutaj zakuszowaliśmy. 380. Coś takiego, także to będziemy prawie wszystko 400. Widzieć. No my dzisiaj jeszcze nie damy rady tego wszystkiego na internecie od razu bezpośrednio wprowadzić, bo patrzę, że jak kabel podłączyłem, to mi ten jeden urządzenko coś nie chce zadziałać, nie wiem, czy sterowny, czy coś, ale to będziemy się tym zajmować później. Na razie jak Marian przyniósł teraz te gołębie, za chwilkę Maciek je tam przejdzie do tego domku, tam gdzie ma komputer i zaraz je wszystkie wprowadzi na listę na wspólnych gołębi. A ja przejdę się po rodowody i pokażemy jeszcze właśnie, jak wyglądają rodowody. No tutaj mamy, zobaczmy, rodowody. Marian przyniósł je z samochodu i zobaczmy, jak ładnie i rzetelnie wypełnione rodowody, jeszcze jaka ładna forma. Nie 100%. Ja nie mówię nawet, że nieuczciwie, bo tego nie przyjmuję do wiadomości, żeby było inaczej, ale tu widzimy od razu, że kolega nawet skorzystał z naszego tutaj programu, który mamy. Ten program można za darmo u nas na stronie pobrać i tak wygląda właśnie rodowód z kartą własności od razu. My je od razu zeskanujemy, wrzucimy, także latując te gołębie będziemy widzieć, jakie one mają pochodzenie. Nie będzie później problemu z uzupełnianiem wszystkich danych na ostatnią chwilę. O. Także tak, bo później mają pretensje, że gołąb jest wystawiony na jakimś rodowodzie albo na jakiejś kartce ręcznej. Takie dosłali. No co mamy tak, zrobić? I tego po prostu nie jestem w stanie później, czy ja, czy Krzygu, szukać i tego wszystkiego. Dlatego teraz wystawić. Będziemy takie te wstawiać od razu, od samego początku. To jest piąć? O, dobrze. Za chwilę te rodowody Marian wezmę, ja już się nimi opracowaniem zajmę. No, może spiąć.
Dobrze, a my w międzyczasie czekamy. Czekamy. 10:20, no to tak jeszcze z godzinkę pewnie będą leciały, ale widzimy, niebo się coraz bardziej niebieskie nawet robi już. No, zobaczymy. Oby wiatru nie ma, oby też nie były takie wielkie temperatury. Wczoraj jak jechałem, było 27-28 stopni już nawet jak jechałem tutaj stąd po południu. Miejmy nadzieję, że dzisiaj aż takiej wysokiej temperatury nie będzie. No. Wczoraj na przykład taki lodowy dostałem. Bardzo fajny, rzetelny, nie będziemy pokazywać. No tak, Janusza Szonkowskiego. No bo ja muszę te rodowody zabrać rodowody. Zaraz. No to jest też, powinno tak widzimy. Będziemy się starali to wszystko na bieżąco uzupełniać. Aha, takie... może chciałem jeszcze dopowiedzieć, no. Po prostu jeszcze do tandemu doszedł Krzysiu Werechowski do mnie i lecimy razem, nie? To młodszy, starszy hodowca? Z takim... Młodszy wiekiem, ale... A ile wiekiem młodszy? Troszeczkę. Nie tak, że podejrzenie, że twój syn jakiś nie, absolutnie nie. No właśnie, bo to wiesz. Marian ma 50, on ma 49. Nie, no to fizycznie nie idzie, no dobrze. Synem mógłby moim nie być. Dobrze, także tak wyglądamy, wyglądają lodowody i za chwilkę będziemy je wszystkie te na bieżąco wstawiać. To są same karty, no nie pokazuję tam. No, ale kolega Frąckowy, jak on na pewno uzupełni, bo on ma tam na stronie internetowej swoje, ma też bardzo rzetelne rodowody całego rozpłodu, gołębi lotowych. Mówię, to wtedy jest... Starczy, że numery tylko są podane, a może są na kartach z tyłu, także tam są, nawet... Znaczy nie, ale no, tutaj to, są, to je tu wkładam. Dobra, także dziękujemy na razie i czekamy na gołębi. No, jak zwykle spodziewamy się gołębi z tego kierunku, właśnie tak by powinny normalnie tam, jak ja nie, to tam inne ptaki jakieś duże nadlecieć. Mamy już godzinę 40 minut, kiedy gołębie są w locie. Przy tych 150 km to tutaj z nami jest jeszcze Marian. Wieczorek. On mówi, że już tak za 10 minut powinny... Marian, za 10 minut już powinny być pierwsze gołębie? Tak. No i teraz widzimy, dzięki temu, że tu kolega Maciej usunął tego, tą rozrasniętą leszczynę. Część, bo w każdym razie to i tak stół mamy, tam możemy sobie przy nim siąść. Nie zasłania nam dla kamer, no bo tu jeszcze troszeczkę prac musimy wykonać, ale przede wszystkim bardzo ładnie widzimy tutaj, jak wygląda z góry wlot do gołębi. No. One są tak nie za bardzo, chyba jeszcze tutaj nawet nauczony wchodzić, bo tutaj dojdzie na ostatnią chwilę, tak jakbyś zrobił, niestety tego się nie uniknie. My w międzyczasie popatrzymy sobie, czy tutaj coś się na niebie pojawia. No. Dzisiaj widać, nie są takie najlepsze warunki, jakby to się mogło wydawać, ten pierwszy lot. Podobno tutaj w oddziale, chyba w Gdyni, gorzej te gołębie wypuszczone zostały o godzinie chyba 6:45 rano i bardzo długo się schodziły, no był ciężki lot. Nie wiem, będą duże straty prawdopodobnie tam, ale nie mówię tego do końca, tak zaraz się możemy kolegów zapytać. Natomiast oby u nas tak tutaj nie było. Póki co cała nadzieja jeszcze przed nami jest, cała to nadzieja właśnie. Moja nadzieja umiera ostatnia, no ale dzięki temu zobaczmy, mamy, nie mamy tej leszczyny. Tutaj bardzo ładnie wszystko widzimy i będziemy mogli w przyszłości te gołębie na wspólnym gęniku obserwować. Tutaj w tym naszym młode i tutaj te gołębie, które teraz lecą. Razem tych gołębi w tym roku mieliśmy do lotu na liście 72 sztuki, ale przy dokonywaniu przyporządkowań w dniu wczorajszym, bo to się na ostatnią chwilę robiliśmy, bo podejrzewam większość hodowców, dwóch gołębi nam brakowało. Nie zakoszowaliśmy też jeszcze kilku gołębi z uwagi na to, że obrączki, które użyliśmy, one nie były kompatybilne, gdy nam przyporządkowało na matce 6 sztuk chyba. Nie były, obrączka nie współpracowała, to będziemy musieli teraz na kolejny lot zmienić. A tam coś nie, te kaczuszki. No dobra. Cały oddział ma ponad 3000, tak jak macie, mówię, 300 chyba gołębi, 70 kilku hodowców, to jeszcze jest dużo tutaj, ale to mówię, pierwsze loty. Na razie nie ma nic, widzimy te kaczki tam są, które leciały, widzieliśmy. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to z tego kierunku, tutaj gdzieś z tych okolic, z tego kierunku mocno zachodniego, powinny te gołębie nadlecieć. Patrzymy tutaj u góry z dachu. Z uwagi na to, że tu jest dobra pozycja, to najwyżej nie będę widział, które są, ale będę widział, jak przychodzą. Mieliśmy informacje, pojawiły się pierwsze gołębie. U kolegi pięczkę są, tak? Nad wodą ma tego... Pięczkę u kogo jeszcze? I u Olszewskiego Jurka. Ten się już tłumaczy. Popatrzymy sobie tutaj.
Może za chwilę się coś pojawi. Będziemy patrzeć. Ten nam drzewo jeszcze troszeczkę zasłoni, ale tak radykalny chyba rozwiązań z wyrębem Maciej nie będzie uprawiał. Natomiast my popatrzymy, bo może nam się uda w końcu kiedyś pierwszy raz z tej pozycji zaobserwować gołębie, jak przylatują. Kibicuje tutaj z nami Marian, będzie już niedługo. Dzisiaj koszowanie, jutro lot. Mariana, wy jutro macie jak długi lot? Też taki 150? Tak, bo oni to jest za Koszalinem też 150 czy 100, coś takiego. 60 km. Dzisiaj ładuję. Mhm. Ty ile gołębi będziesz ma ładował? 57. 57? Tak. 59 na spisie, 2 jaszczur. My też wczoraj jednego gołębia odkryliśmy, co... Nie daliśmy go na spisie, a kurczę się okazało, że był, no przeoczenie było, ale to on chyba zginął na którymś locie, nam dużo doszedł. Kiedy już listę robiliśmy dużo wcześniej, wiadomo, że te listy trzeba wcześniej składać. Trzeba po prostu zadeklarować, jakie gołębie będą, no teraz akurat nie szło już nic dopisać, ale mamy jednego gołębia więcej, numer 237, to jest gołąb oryginał Robert Scott. No niestety... W tym roku nie będzie to lotowane, ale na czym my będziemy lotować, ale będzie klasyfikowane. I co na razie jeszcze tutaj gołębi nie mamy. Pa, pierwsze gołębie, piękny pstry, taki niebieski pstry. O, zaraz, o, by się tylko odbiły, żeby się okazały, że to są te, które, przepraszam, nakrapiany. To roczniaki widzę, zielone, zaraz zobaczymy. No, wchodźcie, wchodźcie. Pewnie się już odbiły. O, wszedł. Ten też się odbił chyba, pierwszy. Zaraz kolega odczyta, zobaczymy, czy to jest, a to już... Co? Nie, ja tam nie będę grzebał. A tam się od razu ten... Zobaczymy. Jest, no, trzy następne. Trzy są następne. Jeden dalej. Nie pokazuje tam. Zaraz zobaczymy. Nie odbija? No. Chodź, 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 chodź. No. Dwa odbite są. Chodź, 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 chodź. O, odbija, pokazuje. Pierwszy przyszedł gołąb. 30,99, 30,99. Dwa pierwsze gołębie to Arka Koniecznego, oryginały. I ten, co był 30,96, to był w zeszłym roku też na jednym locie pierwszy konkurs miał. Teraz wchodzą następne, co będziemy oglądać. Same samce. Samce? Ile jest teraz? Odbity, bo tam... Trzy są już. Czwarty, bo dwa teraz były, nie? Teraz dwa, razem są cztery. Cztery, znaczy ten jeszcze nie odbity. To odbił się, mamy czwartego. Zaraz sobie przeglądniemy. Poczekaj chwilę. Pierwszy był 30,99 Arka Koniecznego. Drugi też Arka Koniecznego. To jest ten, który miał pierwszy konkurs w zeszłym roku. Później jest Adama Piwowarczyka i Kostorza 72,28. Cztery gołębie. Cztery gołębie. Dwa konieczne pierwsze. Piwowarczyk oryginał i Kostorza 72,28. 20 stopni w cieniu. No, można było szybciej wypuścić, ale to nic. 20 stopni w cieniu. To no, ale 4 to już będzie co zakoszować straszne, następny raz. Straszna różnica to z tych jest dużo. Temperatur i one... No, no wiesz, rano by wypuścili też, że było... Tak, rano nie, ale u nas nie mówi. No to tak się zawsze mówi, ale... No. Ale widzimy, u nas pojawił się gołąb, akurat dwa gołębie kolegi Koniecznego. Są to gołębie, pamiętam tego 30,96, to jest ten, który miał pierwszy konkurs w zeszłym roku z jednego tutaj oddziału, z oddziałowego lotu, w całym oddziale. No popatrzymy. Idziemy sobie. O, będziemy patrzeć dalej. Mamy piątego gołębia. Też pstry. O, patrzymy. Pstry.
niebieski pstry, spadł tam na drugą stronę, ale my sobie zaraz popatrzymy. Będziemy też widzieć, jak się wbije. Miejmy nadzieję, że szybko wejdzie. Zobaczymy zaraz, czy to też jest gołąb, który był lotowany z tego wyłębnika właśnie tam, co stoi po lewej stronie. Znaczy on teraz stoi tu po prawej, nasze już jest odbite. Zaraz sobie popatrzymy. Piąty gołąb, który przyleciał, to jest gołąb 244-51 z 59, to jest Szalkowskiego Janusza. Oryginał. I to jest też gołąb, który latał właśnie tam w tym gołębniku małym, tym plastikowym. Oj, są cztery następne. Patrzę, że mi się mało... Pięć nawet. Chyba. Będziemy patrzeć zaraz. Ja tylko sobie sięgnę po baterię. Będę musiał wymienić za sekundę. Miejmy nadzieję, że uda mi się to zrobić jeszcze przed wylądowaniem gołębi. No i udało się, baterię zmieniłem. Jeszcze te cztery gołębie krążą. Ja już jadę, ja macie na razie. O, są tamte gołębie. Do zobaczenia. Widzimy. Popatrzymy. Ten piąty to widzieliśmy, że gołębi. Janusza Szalkowskiego, czwarty był oryginał Adama Piwowarczyka. Teraz też widzę też z zielonymi obrączkami, czyli też roczne. No tu już trzeci doleciał. Ten czerwony, o, to jest z 2017 roku. Dwa są takie z czerwonymi obrączkami. Zaraz zobaczymy. Oby też to były te, które. O, słyszymy dwa. Będziemy zaraz patrzeć. O. Teraz popatrzymy. Szósty gołąb. To jest PL053 Zbyszka Oleksiaka. 18548 i 4432 Maćka Wudzika. 4432 przyszła ta. My mieliśmy problem z nią, przez pomyłkę 4433 wpisaliśmy, ale na szczęście przy weryfikacji udało nam się ten numer zweryfikować. Proszę? Ona stara, ona raptem 17 rok, 2 lata stara. Znalazł się. Znalazł się. Uf, jeszcze siedzą dwa, widzimy. Tak się będą chyba schodzić cały dzień dzisiaj. No, schowam się, schowam. Tu odkibicuje nam też kolega. Jak tam loty? No, zaczynają się jutro. Jutro? W jakim oddziale? To co samo, nie, Puc, to jest 0,60? 70. 0,70 Puck. I ile w tym roku kolega ma gołębi do lotu tam? Ja 50. 50 i nastroje dobre. Pierwszy lot z jakiej miejscowości? Z Bonina. Jak? Z Bonina. Z Bonina, czyli tam samo, gdzie Marian wieczorek, który przed chwilą tutaj nas opuścił. Te dwa siedzą, zaraz zobaczymy, Maciek jak pewnie będzie zawołać. Chodź! Nie wiem, czy się nas boją, coś nie chcą wchodzić. To nie nasze. To nie nasze? Nie. Chodź, 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 chodź. A są następne? A to nie nasze, obce. Aha. Kurde, zobacz, jak siąpią. No. Chodź, 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 chodź. O, teraz moja też stara. Chodź, 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 chodź. A ten z tyłu to jest nasz? Też. Niebieski też. No, chodź, 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 chodź. Na szczęście mamy dobrze, bo te, które przylatują, to są te, które mają prawidłowo. Szali to jest Zbyszka, tak? Nie. Chodź, 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 chodź. Ta samiczka, tak jak Maciek mówił, to chyba była ósma, to 757, to jest tutaj gołąb od Maćka z gołębnika. Tutaj będzie gołąb z... Teraz zobaczymy. To jest Szali, to jest tego, Wiesia Kaczyńskiego. Zobaczymy sobie. 3503, tak, to jest 0437. No. Wiesia Kaczyńskiego. Kaczyńskiego nie, on inaczej, Wiesław nazwisko inne miał chyba. Bo to był gołąb ze wspólnego gołębnika. Tak. Nie, no Kaczyński. Jak? Nie Kaczyński? Gaczyński. Gaczyński, Gaczyński, nie Kaczyński. Ja nie mówię Kaczyński. A ja zrozumiałem Kaczyński, no popatrz. No, czyli mamy razem chyba 9 gołębi. Jeszcze raz to sprawdzimy. Tak, 9 sztuk. I póki co nie ma tych, które nie posiadały elektronicznych obrączek na ten lot, ale
oby tak dalej było. Dobra, czekamy w każdym razie na następny ptak. A my idziemy. Jest gołąb dziesiąty, też starszy. Widzę, że... Ale chyba ma gumę, co? Albo zobaczymy. Nie, nie, ten zobaczymy, czy odbiło. O, na szczęście, zaraz zobaczymy, który to jest. Tu mieliśmy, mówię, z tymi obrączkami troszeczkę, ale to... Nie da rady wszystkiego przewidzieć. Najważniejsze, bez nerwów podchodzi to wszystko. 751, też gołąb dwuletni. Dzisiaj nam ładnie, bo cztery pierwsze gołębie roczne nam usiadły. Czy nawet pięć, żeby sobie mogli popatrzeć. Pojawił się 11 gołąb, tu jest jeden krążyk. Nie wiem, czy to jest z naszego tego gołębnika, natomiast ten... Czy to jest gołąb, który ma obrączkę elektroniczną, bo mówię, mieliśmy... Nie, ten nie ma właśnie, to jest gołąb, który... Był akurat włożony bez obrączki. Ale to nie jest chyba nasz. Chyba nie, bo nie ma nawet. Chyba nie zobaczymy. Jeszcze jeden krąży. Zaraz sobie może wejdę do góry. Tu będę sobie zobaczę. Lepiej będzie widać. Ale to jest stąd. A to jest ten gołąb, który będę bez obrączki. Będziemy widzieć. Miały te gołębie właśnie pecha takiego. Zobaczymy, stąd przychodzą. Tutaj nie słyszałem też. Oj, o. Teraz. Już widzę z zieloną obrączką, z tym piesem to chyba. Niebieski to ten. Teraz idę zobaczyć, czy to jest gołąb. Natomiast tutaj. Patrzę, że na razie nic nie wie. Nie widzę, aczkolwiek ten mi nadleciał tu z zakłocu. Tutaj przejdę, popatrzę. No, widzimy, nawet jak mamy taki punkt widokowy, to nie jest wcale powiedziane, że musimy te gołębie tak dobrze wypatrzeć. I ten ostatni to był właśnie gołąb 1543 Maćka. Tak, miałem niebieskiego tego chyba, niebieską obrączkę właśnie. O, to widzimy, jest 11 gołębi. Tamten jeden bez obrączki. Teraz zobaczę, co to jest za gołąb. Sprawdzaliśmy przed chwilą, jaki to gołąb był z tego typesa, ale przy międzyczasie przyszły dwa, to połowy to na pewno z tego rocznych, a tu akurat był 237, to jest ten gołąb, który miał u góry, mówiłem, że no niestety my go nie zauważyliśmy, on musiał jakoś później dojść i nie był obecny na spisie, natomiast te dwa, które weszły teraz w tym połowie chyba nakrapiany, tak? To co to było? Zobaczymy, 13, 14, jest tak, przyszedł 17069, to jest ten, tak, to jest kolegi Tomka Rumińskiego oryginał i 1543 i 13 gołąb to jest 7256, kolejny gołąb Kostorza oryginalne, to są te roczne, dużo rocznych mamy, tak? Pukać, to ile jest 13? 13 gołębi, 14 z tym 237. Aha, ale na spisie, są. O, i są następne, o, widzimy dwa, też widzimy roczniaki, ich najwięcej chyba mieliśmy. No bo roczniaków jest, starych było tylko 17, ale stare nie będą na takim locie szły. Ale będziemy sobie tu patrzeć. Dobrze, że wszystko nie tak jak w zeszłym roku. Pukać nam się odbija, bo w zeszłym roku tam trochę daliśmy ciała za wysokie wloty. Zrobiliśmy, a teraz kiedy obniżyliśmy, widzę, że nie ma żadnych problemów z odbijaniem gołębi. Popatrzymy, co to za gołębie są. To jest razem już 15. 14 gołębiem jest 158. To jest oryginał Krzyszka Zimińskiego. On ma numer początkowy 0479. I kolejny gołąb Zbyszka Oleksiaka. Te gołębie, które pierwsze były, tam chyba 15548 Zbyszka, to był gołąb, który chyba 4 konkursy miał w zeszłym roku zrobione na 5 wkładem, bo te gołębie zasadniczo wszystkie były 5 razy wkładane. 3-4 konkursy to miały wszystkie z tych, które przyleciały. O. Też tam był Szalkowskiego Janusza, to też gołąb, który 3 konkursy miał bodaj. No tam, no to są gołębie, które, no one przeszły ostrą selekcję, bo jako te gołębie młode leciały nie tylko tutaj w oddziale, ale tutaj ze wspólnym gołębnikiem wszystkie loty. To jest gołąb czerwony. To będzie też są z tych z 2017 roku. Chodź. Zobaczymy. Teraz samiczka, nie? Co? Ta chyba nie. Ma tipesa. No bo to jest ten, teraz sobie sprawdzimy, to jest 700, ileś tam będzie pewnie. 2079 to jest oryginał Rafał Pason. A, to jest ten... Ze wspólnego gołębnika, co został sprzed dwóch lat. Sprzed dwóch lat. Samczyk. Czekamy w każdym razie sobie.
następnym razem sobie musimy tutaj zrobić, żebyśmy łatwiej odczytywali, bo z wiekiem to, to musi mieć okulary, ale też sobie na ekranie komputera zrobimy wyświetlanie, żeby to było łatwiej można zobaczyć. Bo tu wymaga jeszcze troszeczkę posprzątania, bo wszystkie prace, które tutaj robiliśmy, one troszeczkę czasochłonne były, ale jeszcze póki co sezon się dopiero zaczyna, także będziemy mogli sobie tutaj wszystko nadrobić. Trochę pecha miał ten gołąb, widzisz co, 237, a jego brat czy siostra 236 leci, nie ma jej teraz, no ale no tu miał pecha, no przyszedł prawdopodobnie, czy przyszła prawdopodobnie do samiczka, tak, ta 237 przyszła po czasie, kiedy była lista robiona, no bo my ją przygapiliśmy, no po prostu, no takie listy mieliśmy, no zdarza się, no. Ale nie będziemy aż tak mocno rozpaczać z tego powodu. Parę razy do kosza i później będzie czekać jako dwulatka. No. Pogoda, widzimy, jest teraz już temperatura ponad... To jest 27 stopni. Ponad słońce. Te czapki mamy, tutaj. Dostaliśmy od Maćka taty. Za szybki skok ja temperatur, takie dziwne i to mówię... Tak gorąco jest. Nieprzyzwyczajone do tego. Jeszcze parę dni temu było chłodno, a teraz przy ciągu dwóch dni coś się z liśćmi stało. Się rozpuściły momentalnie. Krążą nad nami dwa kolejne gołębie. Może tak strony się schowam troszeczkę, żeby się położyć. Są dwa. I roczne też widzę. Dobrze widzę? Roczne dwa, dwie zielone? Nie widzę. Chodź, chodź. No widzimy. Tak. Chodź, chodź. No chodź, chodź, chodź. Oj, trzeci są. Jest trzeci jeden czy dwa? Chodź. Czy jest trzeci? Chodź. Dobrze, odbiło trzy? Trzy. Jest już 19 gołębi i patrzymy, jest 19, ostatni był 98, to jest Reinharda Mula oryginał, 33,78 Marka Koniecznego, kolejny gołąb i na 17 pozycji 53 Roberta Zguda. I trzy gołębie odbite, 19, czyli razem z tym, który wszedł, jest 20 sztuk. No szkoda, że tamtego nie możemy już dopisać, no ale takie są zasady. Gdybym ślepy w karty nie gra, także nie ma co na to spaczać za dużo. A czekać po prostu teraz na kolejne ptaki. To jest za pleców nad leciem. Kolejny 20, to jest widzimy dwuletni, ale to będzie już gołąb, już będę widział. 41,27 PL0490 to od Maćka gołąb. Nie pamiętam, czy on akurat teraz był, bo to Maciek to jest kilkanaście gołębi, to są gołębie. Ten 490, 41, 27 dwuletni taki od ciebie z gołębnika, co wcześniej. Tylko ten doszedł teraz, no. 20. Przed chwilą właśnie siadł. Co to jest za gołąb? Nie pamiętasz go? Ja go nie pamiętam. No ale przecież od czego mamy tutaj komputer, że możemy sobie zerknąć, no, żeby tylko... Zaraz zobaczymy. Ten nie był chyba ze wspólnej... A nie, może był, zaraz zobaczymy. Sprawdziliśmy tamten gołąb, był z gołębnika Przemysława Wiktorowicza. W międzyczasie nadleciał kolejny ptak, ale ten też nie ma założonego UPS-a. I jeszcze jeden, o, jeszcze dwa są. Zobaczymy. A to młode, znaczy młode roczne. Widzę chyba jeden roczny na pewno niebieski, ten pierwszy, drugi też. Słyszymy, odbiło. I kolejnego sobie popatrzymy. Mamy tak, to był Wiktorowicz 41,27, teraz 68,64 to jest Sebastian Wardęga, 425 oddział i 053,18,555 Zbyszka Oleksiaka. No, czyli mamy 22 gołębie, nie, 22 i 2 bez stopów, czyli 26 sztuk. No tutaj przewidujemy, że straty będą. Będą się schodzić jeszcze jutro. No zobaczymy. Oby tak było. Żeby się schodziły. Jutro będzie im trochę gorzej, bo też dużo oddziałów ma loty, ale... One zostały po trasie. Widziałeś, jak zaraz obce siadały na takim locie i rano. No. No teraz strasznie pali. Na szczęście my tu w cieniu możemy być, bo tutaj pewnego komfortu nie ma, bo on leci. Widzimy, tam koledzy coś tam pokazują. Trzeba. To teraz klatkę oddaję. O, i mamy tutaj ptaki. Dwa kolejne. Damy trzy, cztery. O, tu, tam też. No, zaraz sobie zobaczymy.
No widać, że są zmęczone. Są zmęczone. No ale dochodzą, dobrze, żeby doszło. No, tu mamy większość roczniaków i tak też widzimy, nie lądują, no, bo jeden przyszedł. Słyszymy. Trzy, drugi, jeszcze jeden. I mamy teraz do sprawdzenia 22, teraz tak, 23, 60, Sebastiana Wardęgi, 701 Maćka Wudzika, 4551 Wardęgi, Gaczyń, nie, czymś, wo, nie pamiętam, i znowu Arka Konieczne, nie, to jest 761 i ten, bo chyba 3 były tylko. Co są następne? Grupa kolejna, czy nie? Nie myślałem. A ty mówisz, że spadł jeszcze jeden tutaj gdzieś, tak? To zobaczymy zaraz. Następny. Też te zielone obrączki. Tak, dwie zielone. Jeszcze pięć. Z dwa czy trzy są bez DPS-ów tam sobie w środku. Tutaj natomiast mamy. Pomału się będziemy do połowy zbliżać. O, jeszcze jeden usłyszymy, odbiło następnego i czekamy, jeszcze ten wejdzie. I jeszcze jeden lata, tak? Jeszcze dwa nawet, o, to do, o dobrze. No, słyszę, widzę cienie, o, ten już odbity. Siada następny. I jeszcze jeden. Szpak, no, to pierwszy szpak, który dzisiaj jest. To jest od Reinharda Mula ten, czy to jest ten od Kostorza? Ciemniejszy jest od Kostorza. I jeszcze jeden. Jest. Ale po tych widać, że już są zmęczone. No, ładnie, słyszeliśmy pipnięcia. Mamy 30. 45.51. Oleksiak jest na 26. Sebastian Wardęga. 18507, znowu Leksiak, Zbyszek, Kostosz, to jest ten szpak, 7262, 795, to jest kąt z zeszłego roku, z 22 lat, 795, co? 2017 rok. O godzinie 14 zegary? Popatrzymy. Dobra, my też będziemy pomału kończyć naszą relację. Pomału się zbliżamy do połowy gołębi, które wysłaliśmy na rok. Na lot, przepraszam, poczekamy jeszcze trochę. Tak jak Maciek mówi, dzisiaj zapewne wszystkie nie dolecą. I też jutro pewnie nie, ale coś tam powinno się schodzić. Będziemy to wszystko mogli tutaj zobaczyć. Ale to się tak naprawdę każdy pierwszy. Pierwszego następny lot. Na następny lot, tak. A ty w treningu jakieś tygodnie planujesz? A nie, gdzie? Przecież za chwilę jest lot. No, lot jest następny w tygodniu. W tygodniu. To jest którego jest? Nie pamiętam. Pierwszego. Czyli 29 koszowanie. Też lot będzie się nazywał Bobolice 2. Taka sama odległość. Dobra, popatrzymy jeszcze sobie. Tutaj jesteśmy przed gołębnikiem, gdzie dzisiaj gołębie leciały lot z Bobolic, w oddziale 059 Gdynia Donia. Teraz Maciek, tam im co, dawałeś wodę, tak? Z czymś, no, elektrolitem, a jakie używasz w tym roku suplementy, diety? Ogólnie Centrum Zdrowia dostały hydrodiar i elektrolit na przylot, karmy Goldwing. Granulaty z TO2, tak jak zawsze. No w tym roku minerały i gryty z Van Robeysa, no zobaczymy jak to. Popatrzymy, tutaj teraz miałeś wcześniej przygotowane, tak, widzę wodę, tak, już z tymi wymieszaną? Tak. Tak. Teraz mamy elektrolit i mówię i hydro. Dałem mi na, mówię, ciężki lot będzie. 30 gołębi mamy już odbite i te 2 czy 3 gołębie, które weszły, które nie miały tych TPS, nieszczęsnych, a to na przyszły lot poskrybujemy więcej niż. I patrzymy, o, jeszcze 2 3 jastrzębie, 4, 5! No dobrze, potrenują sobie wtedy. Na razie nie mamy pewnego czasu, nic nie będzie, ale w południu się jeszcze będziemy tutaj z kolegą kontaktować, także postaramy się też sprawdzić. Zobaczymy, czy ten lot w ogóle będzie ten w środku tygodnia, bo to podejrzewam, że bardzo duże straty będą w oddziale. Aha, że może nawet go nie być. Może go nie być, bo to jest też lot, który się do niczego nie liczy praktycznie. To czekaj, to są dzikie. Dzikie właśnie, tak patrzę. No i to mówię, to, że był ten lot zaplanowany na ten w środku tygodnia, to praktycznie jakby jutro gołębie leciały, podejrzewam, będzie dużo chłodniej i by miały super lot, a teraz wyszło tak, jak wyszło. No nic, dobra. Także na razie kończymy naszą relację.
wyniki, jak gołębie leciały na stronie, będziemy widzieli. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dobry.